Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie jednoczesne uginanie przedramion ze sztangą prostą stojąc. Sztanga będzie trzymana na chwytem. To ćwiczenie zaangażuje do pracy mięśnie dwugłowy ramion oraz mięśnie przedramion. Przechodzimy do wykonania ćwiczenia. Chwytamy sztangę na chwytem. Chwyt powinien być na szerokości rozstawu barków osoby ćwiczącej. Stopy w lekkim rozstawieniu, całe przy podłożu. Stawy kolanowe lekko ugięte, klatka piersiowa wyeksponowana, łopatki ściągnięte. Rozpoczynamy ruch koncentryczny, lecz przed wykonaniem ćwiczenia już lekko uginamy stawy łokciowe. I wykonujemy dynamiczną fazę koncentryczną, przy której wykonujemy wydech. Następnie powolna faza ekscentryczna, przy której wykonujemy głęboki wdech. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to odchylanie się przy wykonywaniu fazy koncentrycznej, zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni oraz wykonywanie przeprostów w stawach łokciowych w końcowej fazie ekscentrycznej. Poprawne wykonanie ćwiczenia. Jest to jedno z podstawowych i bardzo dobrych ćwiczeń, które rozwijają mięśnie dwugłowe ramion oraz mięśnie przedramion.